My zapraszamy wszystkich Państwa, którzy są jeszcze przed namiotem. Mamy jeszcze dużo miejsc do siedzenia, do tego, żeby wsłuchać się w wykład, który będzie prowadzić pani Klaudia Karauda, a wykład ten zatytułowany jest Toksyczni ludzie. Będziemy chcieli dowiedzieć się troszkę, jak radzić sobie w sytuacjach, kiedy coś nie iskrzy, kiedy coś nie gra w naszych relacjach z ludźmi, czy to z naszej winy, czy raczej z tej drugiej strony. I też jest to bardzo istotne, bardzo ważne, jeśli chodzi o nasze zdrowie, bo przecież nie zaprzeczymy chyba, że relacje międzyludzkie są stresogenne, a stres, jak wiemy, szkodzi naszemu zdrowiu. Więc myślę, że możemy przywitać panią Klaudię Karaudię brawami i wsłuchać się w treść wykładu. Dobry wieczór Państwu. Jeszcze poczynię pewne przygotowania. Momencik. O, już będzie dobrze. Tak, toksyczni ludzie. Mamy takich wśród nas, sami jesteśmy tacy. To nie jest tak, że to jest jakiś wyjątkowy gatunek ludzi, chociaż są i tacy, którzy mają nagromadzone wiele uczuć takich w sobie negatywnych lub bardzo zostali skrzywdzeni. Mówimy o nich toksyczni ludzie, tak? Mówimy w psychologii toksyczni ludzie, ale tak naprawdę to są toksyczne zachowania bardziej ludzkie niż toksyczni ludzie, tak? A więc toksyczni są nie ludzie, nie człowiek, ale jego zachowanie. Bo ludzie zmieniają się i Państwo wiedzą doskonale z własnego doświadczenia, że ludzie się po prostu zwyczajnie zmieniają. Kim są toksyczni ludzie? Toksycznym człowiekiem jest każdy, praktycznie mówiąc, kto nas nie wspiera, kto uprzykrza życie, kto zniechęca i nie zachęca do rozwoju, nie cieszy się z naszych sukcesów i generalnie mamy z nim problem, że tak powiem. Problem natury często jakiejś takiej emocjonalnej, a czasami w ogóle nie wiemy, dlaczego mamy z nim problem. Na przykład dwoje ludzi spotyka się, nie znają się ani jedno, ani drugie, są zapoznawani przez kogoś, podają sobie rękę i nagle czują, że coś nie gra, tak? Coś nie gra, jest jakaś niechęć, jest jakaś nie wiadomo co, prawda? Mówi się, nie ma chemii, tak? Nie ma chemii między tymi ludźmi. I rzeczywiście tak jest. Mówi się w psychologii, są toksyczni, trzeba się przekonać do drugiego człowieka i tak dalej. Coś w tym jest, prawda? Pamiętajmy, że my spotykając się, patrzymy sobie w twarz, tak? Te twarze są nasze różne, opowiadają o różnym życiu. Jeden się uśmiecha, drugi się nie uśmiecha, prawda? Jak to mówią, jak obwąchujemy się na początku, nie znając, tak jak zrobią to zwierzęta, prawda? Jeden piesek macha ogonem, drugi macha także ogonem, ale inaczej. I już też się nie znają psy, ale już jest jakiś problem, prawda? Tak z ludźmi jest podobnie, bo my należymy w jakiś sposób do świata również istot żywych, czyli inaczej mówiąc, w jakiś sensie zwierząt, prawda? Czyli tak zwanych naczelnych, wyższych, tak? Jesteśmy koroną, że tak powiem, stworzenia. Czasami jesteśmy otoczeni ludźmi bliskimi na przykład, którzy towarzyszą nam od wielu lat, ale czujemy się i w ich obecności źle. Mimo że mija wiele lat, młodość nam mija, dojrzały okres, a jednak z tą matką, czy z tym ojcem, czy z bratem spotkanie, zawsze towarzyszą temu emocje i często są to emocje niestety negatywne. Pytamy siebie, dlaczego tak jest. Ukuło się przecież takie słynne powiedzenie, że najlepiej z rodziną wygląda się najlepiej gdzie? Na zdjęciu, prawda? No dlaczego na zdjęciu? Dlaczego tak jest? Dlaczego właśnie tak jest? Nie wiemy dlaczego. A często jest tak, że są to ludzie
w jakiś sposób toksyczni dla nas. Niedawno w psychologii pojawił się termin toksyczni rodzice. Okazuje się, że naprawdę badania amerykańskie, zwłaszcza które poczynili psychologowie na ten temat, mówią o tym, że to, co rodzice w nas jak w walizeczkę władowali, prawda, włożyli, to potem trąci w życiu dorosłym, tak? I coś w tym jest, coś w tym jest. Takimi toksycznymi osobami mogą być, o tutaj za daleko, mogą być dla nas nasi rodzice, nasi przyjaciele, prawda, nasi małżonkowie, czasami szef, koledzy w pracy. To są osoby, które mogą być dla nas toksyczne, prawda? Czasami mężowie, pytasz się, jak to mąż może być toksyczny? No tak, niektórzy ludzie mówią, my się kochamy, ale się nie lubimy, tak? Odrębne wczasy, odrębne zajęcia, odrębne spędzanie czasu. Kochamy się, ale się nie lubimy. Czemu się nie lubimy? No bo w jakiś sposób się, że tak powiem, znosimy, tak? To samo jest często w pracy. Historia toksycznych ludzi to nie jest historia współczesna, to jest historia, która sięga wielu kultur, krajów. Nie ma czegoś takiego, że właśnie w Polsce są toksyczni bardziej ludzie, a nie wiem, w Norwegii są mniej toksyczni, a w Niemczech jeszcze mniej toksyczni. Nie, nie, nie ma czegoś takiego. Wszędzie będziemy mieli do czynienia z zachowaniami toksycznych ludzi, tak? Wszędzie. I by uniknąć takich złych zachowań, sięgano często w kulturze po różne czary, amulety. I tak w Indonezji na przykład przybija się na drzwiach maskę takiego demona o wyłupiastych oczach i ostrych zębach, aby odgonić złych ludzi, tak? A zwłaszcza czary złych ludzi. Hindusi stawiają na dłoni zapaloną świeczkę, trzykrotnie wodzą wokół twarzy i spluwają za siebie, tak? Ma to ochronić ich przed złymi ludźmi. Chińczycy noszą przy sobie taki maleńki nożyk, symbol grożący, że tak powiem, złym duchom, a dzieciom do stóp przytwierdza się dzwonki, by odstraszały złych ludzi, tak? W krajach Europy Wschodniej, w kulturze afrykańskiej, amuletem chroniącym przed złymi ludźmi jest takie tak zwane szklane oko, tak? Które ma odganiać urok toksycznych osób. Nosi się też często sól, pieprz w woreczkach. Sól by wypaliła oczy każdemu, kto patrzy krzywo, a pieprz do wykichnięcia złych, toksycznych myśli. No tak sobie ludzie próbowali w różnych kulturach radzić, bo zawsze było tak, że byli jacyś źli ludzie. Wielu Afrykanów, Karaibów wbija szpilki w różne części lalki, tak zwanej wudu, tak, by zadać ból toksycznym ludziom. I chciałam Państwu powiedzieć, że to działa. Że to jest niesamowite, na czym to polega, to trzeba naprawdę tęgich głów, ale jest tak, że ludzie, którzy wbijają w lalkę łudu, na przykład szpilki w pewną część oczywiście tej lalki, mogą spowodować, jak to się dzieje, nikt nie wie, ale mogą spowodować u tej osoby, o której myślą, również bóle w tym samym miejscu, w którą szpilkę wbijają w lalce. Tak? Na jakiej zasadzie jest to przeniesienie? Ciężko powiedzieć. Mówi się o tak zwanej energii myśli, tak? Które potrafią, no myśl jest energią, tak? W związku z tym potrafią przekształcić się w tak zwaną energię kinetyczną, tak? A niektórzy mówią wprost, że są to nauki tak zwane spirytystyczne, tak? Gdzie się posługuje światem i wkracza się w świat demonów. Toksyczni ludzie działają na nas, proszę Państwa, generalnie poprzez słowa, poprzez złe żarty, głupie, jakieś nieuszczypliwe, nie na miejscu, poprzez złe emocje, przekleństwa, jakieś obelgi, złe postawy, złe wychowanie, brak kultury jest wręcz toksyczny albo nie do zniesienia dla ludzi, którzy są kulturalnie wychowani. Niektórzy rodzice mówią tak: za dobrze wychowałem córki albo wychowałam synów, bo teraz w kontakcie z ludźmi, którzy mają w sobie dużo agresji, chamstwa, oni bardziej cierpią, tak?
osoby, które są nauczone, że tak powiem, kinderstuby, czyli tak zwanego dobrego wychowania, bardziej cierpią. Niestety, no, taka jest prawda. Toksycznym ludziom bardzo fajnie się pracuje z takimi ludźmi, którzy są mili, prawda, potrafią przeprosić, potrafią powiedzieć dziękuję, proszę i tak dalej. Tak? To fajnie się pracuje z takimi ludźmi. Gorzej, jak masz po drugiej stronie zaprzeczenie. Dziękuję, proszę, przepraszam. Gorzej, jak masz, spotykasz się codziennie z człowiekiem, który nie mówi ci dzień dobry, prawda? Odzywa się jak burek, prawda? Albo szczeka jak piesek, no, można tak powiedzieć, tak? I robi sobie prywatne podwórko zakładu pracy. I tu już jest problem, tak? I tutaj już mówimy o toksycznych ludziach. Wyobraźcie sobie państwo, że Anglicy, zwłaszcza z tych tak zwanych wyższych sfer, dla nich, jeżeli ktoś się spóźni na przykład na spotkanie, to jest tak, jakbyśmy w naszej kulturze dali komuś, jak to się mówi, w twarz, tak? To jest poniżające. Oni wręcz izolują ludzi źle wychowanych, tak? Jak się idzie do arystokracji, czyli na dwór, bo dwory jeszcze istnieją w Anglii, to oni są taką tak zwaną zamkniętą enklawą, tak, ludzi, i oni naprawdę dobrze się uczą, jak zachowywać się, tak, w sposób kulturalny, żeby sobie krzywdy, jak to się mówi, nie zrobić, tak. Podział, to tak historycznie taka ciekawostka, podział między arystokracją a szlachtą w Polsce powstał między innymi, polegał na tym, że szlachta była mało wykształcona, arystokracja bardziej wykształcona i wyczulona na tę kinderstube, czyli na dobre wychowanie. I czasami było tak, że szlachta się straszliwie kłóciła, a potem przychodziła na dwory arystokratów załatwiać jakieś sprawy, robiła to w sposób tak nieelegancki, to w cudzysłowie, tak chamski, że tamtych to zwyczajnie raziło, stąd to słynne przysłowie, słoma z butów zawsze wyjdzie, tak? To jest to złe wychowanie także jest toksyczne, tak? Bo jest złe po prostu, zwyczajnie. Dlaczego toksyczni ludzie są toksyczni? I dlaczego tak postępują? Dlaczego ludzie w ogóle nie są? To jest pytanie takie natury filozoficznej. Dlaczego ludzie nie są dobrzy, dlaczego ludzie nie są życzliwi, dlaczego nie są uśmiechnięci, dlaczego nie są mili, prawda? Przecież to buduje, tak? A tacy nie są, no. A przecież byłoby dobrze, gdyby tak byli, tak? Gdyby mama była zawsze uśmiechnięta, dziecko było uśmiechnięte, każdy by mówił sobie dzień dobry, w zakładzie pracy szef by zawsze wita cię z otwartymi rękoma, mówi fajnie, że przyszłaś, dobrze, robimy dzisiaj jakiś kawał dobrej roboty, będzie trudno, ale damy radę, tak? No fajnie by było mieć takich ludzi, a jednak tak nie jest, tak? Tak jak to mówią, w niebie będzie. Współcześni kochani terapeuci nie mają wątpliwości co do tego. Ludźmi kierują najbardziej elementarne, prymitywne postawy. Zazdrość, zawiść, potem kompleksy i poczucie niższej własnej wartości. Tak, i to często wy mówicie nie znając, że tak powiem, meandrów psychologii, prawda, mówicie często do siebie, słuchaj, ona jest zazdrosna, prawda, on jest zazdrosny, no coś w tym jest. Zauważcie, że zazdrość jest uczuciem nie tylko typowym dla naczelnych, tak, czyli dla ludzi, jest typowym dla świata zwierząt. Mam dwa psy w domu, taką Sunię i Kajle. Psy traktuję tak samo. Kiedy się pojawiam w drzwiach, jeszcze nie oczywiście z jedzeniem, bo to by było już, byłoby to uzasadnione, tak? Ale kiedy się pojawiam po podróży, na pewno będę witana przez oba psy, to jeden z nich zawsze odgania drugiego, tak? Chce się przywitać, jak Kajla podejdzie, to tamta i tam, prawda, rzuca się jej do gardła, chce ją pogryźć, dlatego że tamta się chce przywitać.
Tak? Musi być jakby porządek, że najpierw Sunia się przywita, a potem się przywita Kajla. Tak? A jak tylko tamta wyjdzie z emocjami swoimi, to zostanie co? Pogryziona. Tak? To jest zazdrość. W takim prymitywnym bardzo języku zwierząt jest to w jakiś sposób zazdrość. Tak? Dziecko. Dziecko najpierw chce mieć braciszka. Znacie to państwo. O, mamusiu, a braciszka niech bocian przyniesie w kapuście. Nie wiem, różnie to teraz. Teraz się mówi już dosłownie. Ale w każdym razie, no, chce mieć braciszka. No, co teraz ten braciszek się pojawił i nagle jest problem? Weź go sobie. Na mnie nie patrzysz. Dlaczego na mnie nie patrzysz? Prawda? Mną się nie zajmujesz, tylko tym braciem, ja nie chcę go i tak dalej. No, znacie państwo, znacie, kobiety są tutaj, znacie z praktyki takie. To jest to tak zwane pierwotne, nie wiadomo, czy nikt nie uczył tego dziecka takiego zachowania, tak? To jest wpisane jakby w pierwotną strukturę człowieka, no. Coś z tym jest, no. Ale potem mamy inne, no. Będąc dorosłymi mamy z kolei inne problemy. Na przykład ciężko znosimy sukcesy swoich znajomych, nie? Niestety. Znaczy, możecie zakłamać rzeczywistość, ale taka jest prawda, że większość społeczeństwa ciężko znosi sukcesy swoich, nawet przyjaciół. I to jest dziwne, nie? Jak to, jesteś przyjaciel twój, powinieneś się cieszyć. I nagle nie wiadomo dlaczego, ale się nie cieszysz, tak? Prosty przykład. Jesteście na jednym poziomie, powiedzmy sobie, z kolegami w zakładzie pracy. I nagle jeden z kolegów awansuje na szefa. Wygrał konkurs na dyrektora. I co się dzieje następnego, za dwa dni, za tydzień? Nagle okazuje się, że niektóre osoby, nie mówię, że wszyscy, niektóre osoby widzą, jak ta osoba się zmienia, tak? A okazuje się, że się ta osoba nie zmienia wcale, tak? Tylko okazuje się, że jest problem zupełnie innej natury. Ale my próbujemy ten problem projektować na drugą osobę i mówimy, zobacz, woda sodowa jej uderza, zobacz, jaka się ważna zrobiła, tak? Zobacz, już zwraca uwagę. No ale kurczę, przecież szef musi w jakiś sposób nadawać kierunek, tak? I musi powiedzieć, słuchajcie, teraz to robimy, teraz to robimy, teraz to, tak? Sama mam szefową w pracy przemiłą osobę. Ja nie wiem, czy nieprawdopodobnie miłą osobą. I taką empatyczną, i taką wyrozumiałą. No, jest szefową moją od wielu lat. A jednak są osoby w naszym gronie, które ciągle mają coś, tylko nie wiadomo co i o co w tym wszystkim chodzi. Bo obyśmy mieli wszyscy takich szefów. No, widzicie państwo, tak to jest. Spróbujcie powiedzieć o sukcesach swoich dzieci. Chwali się, niektórzy powiedzą, tak? O, będzie mówiła, wywyższa się, jakich to geniuszy porobili, prawda, mówiąc takim kolokwialnym językiem. Nie znacie tego? Nie? To jest, ja mówię o abstrakcji. Wiecie dokładnie, prawda? Nie daj Panie Boże, że ktoś tam się dorobi czegoś, tak? Ukradł. Pierwszy milion się zawsze trzeba ukraść. No słuchajcie, to tak nie jest. To wcale tak nie jest. To są tak zwane stereotypy tworzone przez, no niestety, toksycznych ludzi, w sensie ich toksycznych myśli, zachowań i słów. Tak to bywa. Test na toksyczność. Proszę państwa, sprawdźmy, jak działają na nas tak zwani toksyczni ludzie, mówiąc w skrócie, czyli inaczej mówiąc, toksyczne zachowania. Dotyczy ten test tak zwanych trzech sfer. Ten test jest bardzo długi. On posiada około 40 pytań dotyczących uczuć, dotyczących zachowania i zmian fizycznych. Ja wybrałam te najważniejsze, bo nie będziemy tutaj robili, musielibyśmy sesję terapeutyczną zrobić i to by przynajmniej godzinę trwało. A na to sobie nie możemy pozwolić. Ale takie najbardziej reprezentatywne. Test uczucia. Czy rozmowa z tą osobą, tą toksyczną, paraliżuje cię emocjonalnie? Każdy z państwa będzie wiedział, kogoś tam sobie znajdzie,
lub odpowie na pytanie i odpowiedź będzie sama sugerowała, o kogo chodzi. Czy kontakt z tą osobą wprawia cię w zły nastrój? Czy masz taką sytuację, że jak widzisz jakąś osobę, to już masz zły nastrój? Czy po rozmowie z tą osobą czujesz się często nieprzyjemnie? Nie chcesz na przykład rozmawiać, albo przechodzisz na drugą stronę ulicy. Nie bardzo ci sprawia przyjemność, tak? Albo uważasz, że to jest już jakieś zadanie dla ciebie, tak? Żeby z tą osobą porozmawiać. Czy kontakt z tą osobą pozbawia cię energii? To znaczy musisz się z nią kontaktować, bo często jest to na przykład twoja córka albo twoja teściowa. No i trudno uniknąć kontaktu, tak? Ale za każdym razem pozbawia cię, czujesz się jak wypompowany materac, tak? Czy przebywając w obecności tej osoby czujesz się nieatrakcyjnie? To znaczy masz takie wrażenie, że właściwie, no co ja tutaj robię, nie? No ja co tutaj, co ja mogę tutaj powiedzieć, zrobić, tak? No wyglądam jak wyglądam, czy zawsze ktoś tak jakoś to zachowuje się wobec ciebie, że możesz poczuć się niekomfortowo. Czy byłbyś zadowolony, gdybyś już nigdy nie musiał widywać tej osoby? No i co? Macie taką osobę gdzieś na myśli? No ja też mam niestety. Każdy okazuje się, że chyba nie ma człowieka, który nie ma kogoś takiego lub nie spotkał w życiu, nie? No tak to bywa właśnie, jeśli chodzi o zachowanie. Czy masz czasem chęć uderzyć tę osobę? Czyli zdenerwuje cię tak, że po prostu w jakiejś sytuacji, prawda, że no, niekoniecznie robisz to, bo to jest zupełnie dwie różne rzeczy. Czy masz ochotę uciec przed tą osobą, tak jak mówię, na drugą stronę ulicy, albo ojej, idzie, tak jest akcja chowania się po sklepach. Czy w obecności tej osoby zachowujesz się w nietypowy sposób, na przykład zbyt agresywnie lub zbyt ulegle, tak? To znaczy już cię wyprowadza z równowagi, jak zaczyna coś mówić, tak? Bo jak zaczyna mówić, to twoje C podnosi się znacznie, tak? Albo wręcz odwrotnie. To często jest tak jak z szefem. Zaczynasz, no tak, oczywiście zrobimy jak zechcesz, tak? Albo jak pan oczywiście, jak pan dyrektor powie i tak dalej. A wcale tak nie myślisz. Ale no już sama sytuacja powoduje, że zniżasz się jakby troszkę do parteru, tak? Czy po rozmowie z tą osobą drżą ci ręce, objadasz się lub wręcz zaciska ci się żołądek, tak? No to już państwo pamiętajcie, że nasze spotkanie z toksycznym, z toksykiem tak zwanym dotyczy zawsze jest tak, zaczyna się od uczuć, potem są pewne zachowania, czyli pewne czyny, a potem są zmiany fizyczne, czyli zmiany, które dotyczą naszego organizmu, bo organizm niestety odpowie. Czy twoje serce bije w przyspieszonym rytmie, gdy rozmawiasz z tą osobą? Zawsze tak jest, że jak z toksykiem rozmawiasz, to zaczynają drżeć ci ręce, pocisz się nagle, kurczę, nie wiesz, co się dzieje, prawda? Albo w ogóle ci jest tak, że nie umiesz dobrać słowa, jest ci ciężko dobrać, to gdzieś wypadają te słowa. Czy w obecności tej osoby pocisz się bardziej? Czy po rozmowie z tą osobą boli cię głowa? No czasami jest tak, że rozmawiasz z kimś, masz trudną rozmowę i wiesz, że masz trudną, bo za każdym razem będzie trudna z tą osobą rozmowa i boli cię głowa potem. Czy kulisz się, garbisz, tak? Bo to też widać, tak, człowiek jest jakby taki niepewny, tak? Czy masz niechęć do fizycznego kontaktu z tą osobą, na przykład do podania ręki, to też jest problem. Najgorszy problem mają ci ludzie, którzy chrześcijaństwo biorą na serio, tak? I teraz mówią tak, kurczę, no jak patrzę na niego czy na nią, to już mi skacze ciśnienie, tak? A nie powinienem, no jednak Pan Bóg mówi, żeby to nie powinienem się tak zachowywać, no kurczę, a jednak się tak zachowuję. Co wtedy zrobić? No najlepiej omijać, no niestety tak dla mnie będzie to dobre i dla tej drugiej osoby też, najlepiej omijać. Ale nie zawsze się tak da, bo czasami tą toksyczną osobą jest twój mąż. Tak? I wtedy, czy twoja matka, i wtedy to z tym omijaniem jest trudno wyminąć kogoś takiego. Toksyczne słowa. Zazwyczaj no, człowiek, my ludzie porozumiewamy się za pomocą oczywiście mimiki, prawda, gestów pewnych, ale przede wszystkim za pomocą słów.
I te słowa słyszymy od męża, żony, przyjaciół, szefa. Najczęściej to są takie, ja mówię o toksycznych słowach, są to tak zwane rady, o które nikt nie prosi, tak? Albo pouczenia. Celują w tym zwłaszcza matki, żony i teściowe, tak? W tak zwanych pouczeniach, dam ci dobrą radę. I to nie dotyczy tylko toksycznych ludzi, to dotyczy nas wszystkich, ponieważ my wszyscy popełniamy te same gafy, a zaraz zobaczycie, że się znajdziecie Państwo wszyscy w tym, co mówię. A ludzie mu toksyczni mówią tak, no wiesz, ja się na tym na przykład nie znam, ale że ty to zrobiłaś, bardzo się dziwię. Przecież to szczyt głupoty. Nie mieliście takich słów albo w tym podobnym tonie? Nie obraź się, ale muszę to powiedzieć, tak? I zaczynają się ciężkie słowa, które są a priori już brane. Nikt cię nie słucha, żeby się wytłumaczył, czy chciał wyjaśnić, tylko mówią ci, jak to ma być, tak? Albo mówią, wiesz, już ludzie mówią o tobie. Dużo się mówi o tobie, wiesz? Już w mieście mówią o tobie. Wiesz, a tobie już włosy w gęba stają, mówią, no jeszcze nie powiedzieli jak, ale mówi się o tobie, mówi się. No to już wiecie, jak już tak byście przyszli do zakładu pracy i koleżance powiedzieli, wiesz, słuchaj, no nie chcę mówić nic więcej tam komentować, ale wiesz, mówi się o tobie tutaj. To by było dopiero, prawda? Albo mówi się, zrobisz jak zechcesz, ale ja bym nigdy nie zrobiła tak jak ty, tak? A co by zrobiła ta osoba, to przecież ona sama nawet nie wie nieraz, jak by się zachowała w takiej sytuacji. Wypowiadamy straszne słowa w stosunku do swoich dzieci, czasami w gniewie, do swoich mężów, do swoich przyjaciół. Potem nie wiemy, rozsypują się te przyjaźnie, kontakty z dziećmi mamy bardzo trudne, nie wiemy dlaczego. Okazuje się, że coś żeśmy kiedyś chlasnęli i to zostało, ale o tym będziemy mówić później, bo słowa zostają niestety i słowa mają straszną moc, okazuje się. Ale są tak zwane gafy i żarty nie na miejscu. Tak? Niektóre zachowania nie wpływają, nie wypływają ze złej woli. Mówi się nawet w psychologii, że większość zachowań nie wypływa ze złej woli. Większość ludzi, ich złe zachowania wypływają czasami właśnie z takich gaf albo z takich, z braku przemyślenia po prostu całej sprawy, prawda? Jakiegoś porywu, jakiegoś coś chlaśnie, ktoś nie przemyśli, nawet nie wie co mówi, prawda? Czasami z braku kultury po prostu, ktoś uważa, że jest dowcipny, a wcale nie jest dowcipny, prawda? I to też jest takie, że nam się jakoś tak niezbyt miło robi na sercu. Czasami są to próby popisania się, prawda? Robią to często panowie, coś próbują się popisać, potem to tak wychodzi różnie, prawda? Czasami z bezmyślności, ktoś nawet nie wie, co mówi, coś chlapnie. Mówimy wtedy, że popełniamy gafy, tak? Pewna osoba, która na przykład miała problemy z nadwagą, opowiadała mi kiedyś o koleżance, która co ją spotkała, to opowiadała o nowej diecie odchudzającej, tak? I mówi, wiesz co, no co mnie spotka, ta Kasia, to ciągle tylko o diecie odchudzające. I o diecie i taką wynalazła, i kapuścianą, i taką, i siaką, spróbuj i tak dalej. No a osoba miała problemy z nadwagą, tak. I w pewnym momencie, pod koniec takiego wywodu na temat kolejnej diety, ta Kasia mówi do tej mojej koleżanki, wiesz, musisz spróbować tej diety, ona jest naprawdę rewelacyjna, zaraz spadną z ciebie te balerony. No, owa koleżanka nie była nastawiona naprawdę źle, nie życzyła źle. Po prostu popełniała gafę za gafą. I nie była tego świadoma. Gdyby jej ktoś powiedział, słuchaj, nie rób tak, no widzisz, że Kasia ma problem, że ma problem, no to myślę, że by się wycofała po prostu, no ale chciała, koniecznie chciała, tak? Niektórzy ludzie mają fioła na punkcie diety i tak uwierzyli w tę dietę, że zrobili z tego religię niemalże, tak?
Bardzo to popularne ostatnio jest w telewizji. Chcieliby tak na siłę kogoś tą dietą uszczęśliwić, bo to wszystko, wiesz, jak przejdziesz na tę dietę, to będziesz szczęśliwy i zdrowy i wszystko będzie okej. A to tak nie jest, to tak nie działa, bo na jednego może zadziałać, a drugiego wpędzi w jakąś chorobę. To powoli. Nie można tak nikogo uszczęśliwić na siłę. Ale są też obok gaw, są też tak zwane erotyczne zaczepki, nie śmieszą, ale mogą być toksyczne. Bardzo, ponieważ rozumienie obyczajów w Polsce, ale nie tylko w Polsce, mamy bardzo duże. W związku z tym zaczepek na zaczepki, które kiedyś, jak Państwo tutaj starsi jesteście, wprost nie było do pomyślenia, żeby sobie mężczyźni mogli pozwolić, to teraz sobie pozwalają jak chcą i kiedy chcą. I tu jest tak, tyle się już zaczepiamy, a seksu jak nie było, tak dalej nie ma. Tak? To jest taka właśnie erotyczna zaczepka. Z czego to wynika? I to panowie zwykle. Chociaż ostatnio i panie też się bardzo poprawiły w tym względzie. Z czego wynika? Na pewno z rozluźnienia obyczajowości, to niewątpliwie. Wynikają niewątpliwie z chęci zaimponowania, z braku taktu, z braku kultury zwyczajnie, z braku kultury. Wynikają z myślenia takiego, że mnie się to podoba, ja czuję się podniecony, mnie to w jakiś sposób rajcuje, imponuje, prawda? To na pewno tej drugiej osobie czy tym wszystkim też. Tak? I te kobiety czasami przychodzi taki pan, coś miał naprawić i zaczyna mówić, prawda, tego rodzaju albo coś jeszcze, a to, a tamto. I wiecie, błąd nas kobiet polega na tym, że my czasami nie chcemy tego słuchać, bo on jest toksyczny w pewnym momencie, ten człowiek. Nie chcemy tego słuchać, ale uśmiechamy się, śmiejemy się, a po co? Należy powiedzieć, wie pan co, nie, jakoś się nie bardzo mnie to, tego typu żarty to jakoś tak nie bardzo mnie interesują. No, może dajmy sobie spokój, przejdźmy na inny temat. Jak pan będzie bardziej agresywny, to trzeba mu powiedzieć wprost. Nie chcę, żeby pan mówił, wchodził na tę sferę, prawda, intymną taką. Nie chcę, nie życzę sobie. No. Czasami takiemu człowiekowi trzeba powiedzieć wyraźnie dość, a nie uśmiechać się, a potem taka sytuacja, tu się śmiejecie, ha, 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 pan wychodzi, a co kobiety mówią, matko, co za gbur, co za świnia, jak on mógł i tak dalej. No. No to należy być asertywnym, należy nie powiedzieć, jaki ty jesteś, ty chamie i tak dalej, to nie w ten sposób. Tylko należy powiedzieć, że to, ta wypowiedź i te dowcipy nie interesują mnie naprawdę i to nie chcę na ten temat. Ja wielokrotnie mówiłam w ten sposób, słuchaj, ja cię bardzo lubię, ale na ten temat rozmawiać nie będziemy, tak? I ani tu przesuwać między sobą jakieś granice, czy próbować. Nic nie będziesz próbował, nie próbuj. Tak? No i już. I pan się miło wycofał z całej sprawy. A jak się pogniewa, trudno, to się nie gniewa. To już jest jego problem. No. Przecież nie będziemy chodzili za nim i mówili, nie gniewaj się, no to powiedz wszystko, co możesz, prawda? No przecież ludzie kochani, no nie w ten sposób. Są tak zwani ludzie mili inaczej. My nazywamy je kaktusami, tak, psychologii. Są ludzie, którzy chcą być mili, ale jak ja mówię, nie wychodzi im, nie umieją. Na przykład pochwalą, a potem dodadzą garść dziegciu, tak? Powiedzą na przykład, jesteś piękną dziewczyną, ale włosy mogłabyś umyć. No i co zrobisz? Pochwała, a potem cios prosto w twarz, jak to się mówi. No tacy są, to są takie zachowania, ale i nam się zdarzają nieraz takie zachowania przez przypadek. To nie jest tak, że to są ludzie, którzy gdzieś są wytypowani, przepraszam, przez Pana Boga i oni mają wszystkie te, od A do Z, te wszystkie cechy. Nie, 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 nie. My mamy te cechy i nasze zachowania też są takie toksyczne i nie wybielajmy się i nie mówmy, ja bym nigdy, ty nie wiesz, w jakiej sytuacji się, jakiej zachowasz, tak? Myślę, że wojna i okupacja sprawdziła tych wszystkich, którzy mówili, że oni by zawsze i oni by nigdy, tak?
jak to Szymborska mówi, na tyle się znamy, na ile nas sprawdzono. Także różnie to bywa. Są oczywiście słowa, które ranią i te zapamiętamy niewątpliwie na zawsze. I to są słowa typu zaczynające się. Ty nigdy, ty zawsze, on to na pewno, prawda? Na niego to nie masz co liczyć, albo ty nic nie potrafisz, nic nie umiesz zrobić, o czym ty mówisz w ogóle? Mówiła matka do syna i to zostało. Jesteś głupia jak but. Mówił ojciec do córki, obojętnie jaki but. Jak but, jest to porównanie, tak? Czyli prawda, dno i bąbelki. Zostaje. Do niczego się nie nadajesz. Do niczego się nie nadajesz. No już tego nie bierz, bo to on się do niczego nie nadaje. Zostaw ojca, on tego nie umie, daj spokój. On tam potrafi tylko gadać i nic więcej, prawda? Trzeba tu kogoś wezwać, ten to nic nie umie i tak dalej. Takie słowa zostają, kochani. Takie słowa owocują także. Owocują niskim poczuciem wartości, niską samooceną. Tym, że jako mamusia czy tatuś mówiłeś swojemu dziecku, ty nic nie umiesz, nic nie potrafisz, albo odejdź, nic nie wiesz, prawda? Potem się dziwisz, że to dziecko dorastając albo będąc mężczyzną, ma jakieś takie dziwne kompleksy, masz potem mówisz. Jakieś dziwne kompleksy, no, że tego nie potrafisz, tamtego nie potrafisz, tutaj nie załatwisz, tutaj nie pójdziesz do pracy, bo się wstydzisz, tutaj nie będziesz potrafił się wypowiedzieć, tu nie pójdziesz na rozmowę kwalifikacyjną, bo nie wiesz, bo to, bo tamto. To jest to. Scheda tak zwana. Toksycznych rodziców, toksycznych słów i tak dalej, tak? No to bywa. Mam taką koleżankę, która jest znakomitym fachowcem, znakomitym po prostu, która świetną księgową zresztą, świetnie wykształconą kobietą, która doradzała naprawdę milionerom, jak ustawiać, że tak powiem, akcje na giełdzie i tak dalej. Ale jak ją spotkacie, to ona pierwsza rzecz, jak zaczyna się z nią rozmawiać, to ona nie wie, nie umie i ona sobie chyba z tym nie poradzi. Ale nauczyła się w wyniku terapii, to naprawdę wieloletniej, że musi te schody, że tak powiem, przeskoczyć, tak? Potrafi już rozróżnić, że to jest coś, z czym ona ma problem, a ona naprawdę jest dobrym fachowcem, skończyła studia, zrobiła to, wie jak i ma ogromne doświadczenie. I mówi, wiesz, za każdym razem, jak przychodzi nowe wyzwanie, to w prawym uchu pojawia mi się głos, ty tego nie potrafisz zrobić, nie zrobisz tego, nie skompromitujesz się, jeszcze przez ciebie ludzie będą płakać. To jest w prawym uchu, a w lewym uchu odzywa jej się głos terapeuty, który mówi, jesteś wykształcona, zrobiłaś już tyle wiele rzeczy, wygrałaś wiele rzeczy, ustawiłaś program finansowo wielu ludzi, potrafisz, wiesz, znasz tę dziedzinę. Skąd się wziął głos w lewym uchu? Ty nie potrafisz, nie wiesz, nie umiesz. To jest głos jej ojca. Ty nie potrafisz, nic nie umiesz. Zobacz, jak ty wyglądasz w ogóle. Zamiast się ubrać jak dziewczyna, to chodzisz w spodniach, tego nie potrafisz się nawet to czy tamto zrobić. Tak? I ten głos się cały czas odzywa. I mówi, wiesz, od czasu do czasu, mimo ja mówię, no ale sobie dobrze, świetnie radzisz, nie? Tak, mówi, radzę sobie, bo wiesz, od czasu do czasu muszę pójść do tego mojego psychoterapeuty, żeby mnie ustawił. Ja mówię, a to do rodziców, nie? W domu nie mam co szukać. W domu ja nic nie potrafię, nic nie wiem. Mój ojciec jest najmądrzejszy, a ja jestem po prostu dalej zero. Tak jak zerem byłam. To są te słowa, które ranią i które niestety zapamiętamy na zawsze.
Ale toksyczni bywamy dla samych siebie również. Czasami kontynuujemy sami dzieło dręczenia. Mamy takie tendencje do samodręczenia się, tak? Czyli mamy takiego wewnętrznego, mówi się w psychologii, że człowiek ma wewnętrznego krytyka. To jest ten krytyk wzięty z dzieciństwa, kiedy byliśmy małymi dziećmi i często słyszeliśmy od rodziców dwulatkami, trzylatkami, pamiętamy, to zostało gdzieś zapisane w głowie, kiedy siku robiliśmy w majtki, prawda, a rodzic mówił, no be, zobacz, brzydko, fe, tak nieładnie tak robiłeś, tutaj jest nocniczek, mogłeś zrobić i tak dalej, tak, czyli wtedy, kiedy mówiliśmy, to nie znaczy, że źle mówiliśmy, nie, ale to jest tak zwane kształtowanie się w kulturze pewnej, tak, że nie możesz siku zrobić, prawda? On dziecko nie wie, dlaczego nie może siku zrobić w majtki, a dlaczego musi do nocnika, tak? Słucha cię, ty jesteś Panem Bogiem dla niego, tak? W tym początkowej fazie i wie, że tego wolno, tego nie wolno, tego tak, tu tak. Uczysz poruszać się jakby między ludźmi, między drzewami, byśmy powiedzieli, którymi przenośnie. I mamy, każdy z nas ma takiego wewnętrznego krytyka. My przecież bardzo często mówimy, nie pójdziemy tam, bo się skompromitujemy. Kurczę, jak ja to powiem, żeby to jakoś nie urazić kogoś, a też wypowiedzieć to, co chcę powiedzieć, tak? Jak ja sobie mam z tym wszystkim poradzić, tak? I ten wewnętrzny krytyk drzemie w nas gdzieś w środku. No i często jest tak, że dokonujemy aktów masochizmu, że tak powiem, czyli sami siebie biczujemy. I mówimy tak, na pewno nie znajdę pracy. Na pewno nie zrobię tego. Kurczę, nie, ja się do tego nie nadaję, jest jakieś nowe wyzwanie. Nie, 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 ja się do tego nie nadaję zupełnie, nie, absolutnie, to nie ma mowy, nie zrobię tego. I utwierdzam się tak, że nie zrobię, tak? Na pewno tego nie zrozumiem, nie umiem, nie wiem, nie uda się. I to jest tak w psychologii, jak w Ewangelii. Niech ci się stanie według słowa twego. Jeżeli mówisz, że nie dostaniesz pracy, albo nie pójdzie nie, na tej rozmowie kwalifikacyjnej się na pewno zbłaźnie, i tak sobie wmówisz to wszystko, że ci się nie uda w życiu, że na pewno małżeństwo to nie dla ciebie, bo to na pewno zepsujesz to małżeństwo, że na pewno wiele rzeczy ci się nie uda wyprostować, to wierz mi, że tak jest w psychologii i tak będzie, jak ci się twoje słowa staną się samospełniającym proroctwem. Jeżeli mówisz, że ci się nie uda, to ci się nie uda. Jeżeli mówisz sobie, że na pewno nie podołasz, to na pewno się nawet nie weźmiesz, jak to się mówi, za to zadanie z matematyki, no, bo mówisz od razu, że nie podołasz. Tak? Jeżeli mówisz, że na pewno na tej uroczystości, czy na czymkolwiek jesteś, na jakiejś rozmowie kwalifikacyjnej, że ci się na pewno nie uda, i na pewno skompromitujesz mi się, wierz mi, że będzie to tak, że będziesz się jąkał, że będziesz nieprawdziwy, że będziesz sztuczny, że będziesz miał jakieś zahamowania i na pewno się nie uda. Ludzie, którzy odnosili sukcesy, wierzyli w sukces, nie byli wcale tacy utalentowani, jak ci się wydaje. Czasami jest tak, że ty jesteś bardziej utalentowany od tego kogoś, kto wierzy, że osiągnie sukces i zrobi wszystko, jak zrobi, tak zrobi. Gorzej zrobi od ciebie, ale wierzy w to. I ta wiara zaowocuje. Jak to Paulo Coelho mówił świetnie w Alchemiku, że jeżeli wierzysz w to, że chcesz osiągnąć coś, jakąś wejść na jakąś górę i wierzysz bardzo, że to zrobisz, to niebo przychyli się do ciebie i podniesie cię, żebyś to uczynił. Ale jeżeli mówisz, że nie uda się, to się nie uda. To będziesz aniołem, jak to się mówi, któremu skrzydła ucięto, a sam sobie właściwie uciąłeś. Poufałość rodzi pogardę.
Przysłowie mówi, chcesz mieć przyjaciół, nie spotykaj się z nimi zbyt często. Dziwne, nie? Chcesz mieć przyjaciół, nie spotykaj się z nimi zbyt często. Dlaczego? Prawidłowość jest taka. Jesteś obcy, jesteś nieznany, to jesteś atrakcyjny, bo nosisz w sobie jakąś tajemnicę, tak? I ludzie wtedy mają tak zwany respekt, tak? Czyli mają szacunek, bo cię nie znają, nie wiedzą, na co cię stać, nie wiedzą, jak możesz się zachować, tak? Ale jak cię ludzie coraz bardziej poznają, to spoufalają się, zaczynają tobą gardzić, zaczynają popychać, zaczynają pouczać i są coraz bardziej śmiali i nawet nie wiemy kiedy, ale zaczynają, jak to się mówi, tobą szastać i przepychać się przez ciebie, a zwłaszcza jak poczują, że ma słabość, tak? To uderzą w tę słabość. Celują w tym najbliżsi, kochani. Małżonkowie często rozwalają się te małżeństwa, bo kobieta wie, jaka jest słabość męża, już go poznała, że to. Tak i tylko punktuje, jak w tablicy, a mąż punktuje, jak na strzelnicy strzela w słabości swojej żony. Każdy ma słabości, nikt nie jest idealny. Nie mamy tutaj chyba Chrystus jeden. Nie jesteśmy ludźmi, że tak powiem, z marmuru. Każdy ma jakiś odprysk w życiu. I to nie znaczy, że jeżeli ktoś ma odprysk, to jest gorszy. Wcale nie jest tak. Ale niestety poufałość rodzi pogardę. Nieraz jest tak, że ludzie są bardzo dobrze ukształtowani przez rodziców i przez życie. Może cię też kształtuje przecież. I potrafią w małżeństwie zachować szacunek wobec drugiej osoby. Mówią wtedy, to jest mój mąż. Ja nie mogę sobie pozwolić na powiedzenie pewnych rzeczy. Mają tak zwane granice wewnętrzne, tak? Poprzez które nie wyjdą, bo wiedzą, że krzywdzą tą drugą osobę. Tak? Ale niektóre osoby nie mają granic wewnętrznych i mówią, jak chcą i co chcą, jak fala płynie to wszystko. Tak? A słowa niszczą i nagle taka osoba, ja tam nieraz na takich portalach społecznościowych jestem, gdzie są, rozpadają się związki i tam się żalą i kobiety i mężczyźni i tak dalej. Nie znałam go, nie znałem go i tak dalej. Ale z drugiej strony, jak się tak wniknie potem w te sytuacje różne, o których mówią, to myślimy sobie, ja cię kręcę. Kobieto, ty sobie własnymi rękoma zniszczyłaś ten związek, albo prawda, człowieku, mężczyzno, czy chłopcze, tak? Przecież ty po prostu rozwalasz to po kolei, stacja po stacji, tak? Ale no, ludzie uważają, że poufałość, jak się spoufalą z kimś, to mogą powiedzieć wszystko. Wszystkiego nie można powiedzieć. Wszystko możesz powiedzieć, klęcząc przed Panem Bogiem i spowiadając Mu się. Wszystkiego ludziom nie wolno powiedzieć nawet, bo to po prostu zwyczajnie boli, a nawet robi krzywdę. Toksyczni ludzie nienawidzą, gdy jesteś piękny i dobrze ci się powodzi. Kobiety też dobrze to znają. Zwracam się tutaj do kobiet. Ale nie tylko. Na przykład nie zostawią suchej nitki na drugiej ładnej kobiecie, tak? Stąd słowa, ładna, ale głupia. Głupia gęś, ładna, tak. Albo, ale się zrobiła. To tapeta, ona nie jest taka wcale. Słuchaj, jak to zmyje wszystko, to mówisz, ona brzydka jest? Teraz to ona tak wygląda, ale ona w ogóle to brzydka jest. No i w ogóle jak głupia jest jaka przy tym wszystkim, to nie ma co nawet mówić. Ty jej nie znasz, ja ją znam, tak? To są takie toksyczne słowa, toksycznych ludzi. Albo ktoś na przykład osiąga sukces, dobrze mu się wiedzie i toksyczni ludzie będą mówili, albo milczeć będą, to jest najwyższe. W niektórych środowiskach to jest to najwyższe poczucie jakiegoś takiego uznania, milczenie. Tak? Nie cieszysz się. Człowiek bez kompleksu, człowiek nietoksyczny cieszy się. Jak drugiemu się powodzi, tak? Bo on siebie kocha też.
tak? I mówi, ja jestem okej i ty jesteś okej, tak? I bo ja mam dobre myśli o drugim człowieku, ja się cieszę, ja wiem, o sobie mam dobre zdanie, wiem, na co mnie stać, wiem, że mam różne kłopoty, ale wiem, jak sobie z nimi radzić, tak, ale jak widzę, że ty osiągasz sukces, fajnie, że osiągasz sukces. Nie ma tego problemu. Natomiast ludzie, którzy mają kompleksy, którzy mnie byli skrzywdzeni, mają takie, osiąga sukces, a ja co robię? Rozumiecie, o co chodzi? Nie podoba mi się. Nie powiem nic. Będę milczeć. Albo będę oceniać i poniżać. No, to zrobiłeś. No, tak, ale wiesz co, no kupiłeś sobie tego, to trzeba było sobie kupić taki, wiesz, bo ten to niezbyt taki dobry model tego samochodu. Ale wiesz, tamten, Rysia, to lepszy ten model. Po co te słowa? Po co te słowa mówisz? Żeby bolały? Głupio mówisz. Nawet nie wiesz, co mówisz. Tak? Albo będą pomniejszać, tak? Twoje jakieś tam sukcesy. No tak, no wiesz, no chodził koło szefa, przelizał tam mu, nie powiem, pewną część ciała, no tam był taki usłużny, no to dał mu, no to przydał mu tę podwyżkę albo tam go awansował. Nieprawda to jest, dobrze wiesz, że ten człowiek zostawał po godzinach nie dlatego, żeby się podobać szefowi, tylko dlatego, że jest ambitny i chce dobrze wykonać swoją pracę do końca. Może tak na to spojrzysz, a niekoniecznie, że liże komuś coś tam, prawda, i tak dalej. Będą pomniejszać sukcesy, będą mówić o tobie źle. No tak, tutaj mu się udało, ale wiesz, tam z żoną, słuchaj, co to za facet, ojej, nie chcę ci nawet opowiadać. Po co to mówisz? To jest toksyczne. Po co to mówisz? W jakim celu to mówisz? Zastanów się. Tak? Albo czasami jest tak, pamiętam, powiem szczerze, mam syna, który osiągnął sukces, tak? Jakoś tak się stało, miał talent, ma talent, no tak się stało, mogę podziękować tylko Panu Bogu, no nie będę przepraszać nikogo. Ma talent, chłopak wyjechał do Anglii, zdobył stypendium klubowej angielskiej, śpiewał w największych operach Anglii, Londynu, wypromowali go tam, zobaczyli go, wypromowali go Anglicy, zainwestowali, sfinansowali mu edukację, zaprosili go na największe sceny, tak? I to jest prawda i możecie to sobie poczytać. To jest obiektywna rzecz. Jak zareagowali jego koledzy, zareagowało środowisko? On jest gejem. Tam jest środowisko gejowskie. Oni go wypromowali. To nie, to wiesz, słuchaj, on tam w artystycznym świecie, to są sami homoseksualiści, wiesz. To prawda, że jest dużo osób o orientacji homoseksualnej, to prawda. I on to też mówi. Ale naprawdę nikt go nie promował, żaden homoseksualista. I naprawdę nie jest gejem. I tylko dlatego, że miał talent i że kurczę blade miał talent, no. To wszystkie... się, że tak powiem, koledzy się od niego odwrócili, nie znają go. Jego przyjaciel, który zresztą z tej samej branży, on z nim przestał rozmawiać, pyta się, czemu on przestał ze mną rozmawiać, czemu on nie odpowiada, chciał go na wesele zaprosić, nie da się zaprosić, co mu zrobił? To mu zrobił. Nienawidzą, gdy jesteś piękny i dobrze ci się powodzi. Czemu? Czemu nie można prosto, zwyczajnie żyć? Tak po prostu prosto, tak? Jest, powodzi ci się fajnie, tak? Mnie się tak, chciałbym, żeby mnie się tak powodziło. No czasami jest tak, że komuś się powodzi bardziej, innemu się nie powodzi. Jeden się urodzi ładny, drugi brzydki, ale czy to znaczy, że gorszy? Nie. I to wcale nie woda sodowa komuś do głowy. Toksyczni ludzie znienawidzą cię, gdy poniesiesz również klęskę, tak? Wiecie, że są tacy rodzice, którzy bardziej kochają dzieci, które przynoszą laury, tak? A te dzieci, które są mniej zdolne w jakiś sposób tam. Zobacz, lekarzem jest, prawnikiem jest twój, prawda, Julek, a ty co? A ty co?
a tak nie można. A ty jesteś dobry w czymś innym. I tak należy mówić do dzieci. Julek był dobry, lubił książki, ulubił uczyć się, miał taką straszną chęć. Ale ty jesteś świetnym stolarzem, mechanikiem, takim, siakim. Julek hydrauliki nie zrobi w domu, ale ty zrobisz. Tak? I ja ciebie kocham. I tego Julka kocham tak samo. I wy jesteście dla mnie bez ani doktoratów, ani lekarze, bez tytułów, bez zawodów. To jest kwestia nauki, przeczytania książek, umówmy się. Jeden chce, lubi, a drugi nie lubi i nie chce. Ale toksyczni ludzie dzielą ludzi na lepszych, na gorszych, prawda? Lepsi ludzie to są ludzie sukcesu, a tym, którym się nie powiada, co tam nie powiadło się, nie będę nawet ręki podawać. Jak tak można? Wszyscy jesteśmy tacy sami, tylko czasami życie nieraz, albo w różnych rodzinach się nieraz narodziliśmy, różne losy są. Czasami ci Mozartowie zostali zamordowani przez rodziny, w których byłby ten Mozart się urodził, prawda? Mozart, który się urodzi w dobrej rodzinie, to ten talent będzie rzeczywiście, rodzice będą promowali. A Mozart, który urodzi się w rodzinie alkoholików, toksycznych ludzi, którzy zabiją w nim wszystko, nigdy nie będzie tworzył ani grał. Ale talent mają i ten, taki sam. Toksyczni, proszę Państwa, jesteśmy kończąc wszyscy. Bo wszyscy na pewno także podczas tego wykładu złapaliśmy się na jakimś brzydkim postępowaniu. I ja również. Czy nikt z was nie umniejsza sukcesów innych? No, pomyślcie sobie, odpowiedzcie sami. Czy nikt z państwa nie zdarzyło się, że nie mówił złych słów swoim bliskim? Czy nikt z was nie zazdrościł? Nikt? No. Wszyscy mamy w sobie jakiś tam jad, tak? Skąd się bierze? Bierze się z tego, że ktoś może najbliższy zrobił nam krzywdę na przykład, nauczył robić krzywdę. I ten mechanizm potem działa, tak, że ktoś nas poniżył, że ktoś w trudnych warunkach się nieraz wychowywaliśmy, że nieraz się tak życie ułożyło, że urodziliśmy się może tacy mniej utalentowani, mniej urodziwi, mniej. Ktoś nam to wypominał całe życie, prawda? Ale czy to znaczy, że jesteśmy dziećmi gorszego Boga? Nie. I nie myślmy tak o tym. To na tyle na dzisiaj. Jutro będę mówiła o ludziach, którzy rzeczywiście są problematyczni, którzy muszą odbyć wielką terapię, bym powiedziała, psychologiczną i od których trzeba uciekać. Są tacy ludzie. Od których psychopatyczni często, od których trzeba uciekać, bo zanim się zreflektują, to zrobią wielkie zniszczenie. I o tym chciałabym rozmawiać, o ludziach tak zwanych muchomorach, tak, trujących. I jak, chciałam przede wszystkim powiedzieć, jak sobie radzić z toksycznymi zachowaniami ludzi. Podam nie wszystkie sposoby, bo to nie jest takie proste, jak to w życiu. Ale niektóre, które naprawdę działają i potrafią takiego toksyka nagle przywołać do jakiegoś takiej refleksji. A zwłaszcza toksyka, który bezmyślnie pewne rzeczy robi, nawet nie wiedząc o tym, bo większość zachowań jest, wierzcie Państwo, bezmyślnych. Dziękuję bardzo.